Witam Państwa na przyszłościowej konferencji prasowej. Nie będę przedłużać. Wiecie Państwo, jakie mamy reguły. Także proszę o pytania. Proszę, panie dyrektorze. Dzień dobry. Ja bym głos w przyjemności sportowej. Mam pytanie do Mateusza. Powiedz, jak się czujecie przed tym spotkaniem, bo przejście z dwóch rund kwalifikacyjnych. Cel minimum osiągnięty. Legia Warszawa do fazy grupowej. Teraz wszyscy stwierdzimy, że już będzie Wam łatwiej, już będzie z tego okresu, jak byliście na meczach kolorowali. Czy rzeczywiście tak jest? Na pewno cieszymy się z tego, że udało nam się przestawiać dwie rundy. Nie przegraliśmy mecz jeszcze w tych rundach, więc na pewno jesteśmy zadowoleni, jak to wygląda w tych rundach eliminacyjnych. Przyjechaliśmy tutaj do trudnego przeciwnika, gdzie będzie fajnie się zmierzyć z bardzo dobrymi zawodnikami. No i myślę, że to będzie dla nas bardzo wartościowe sprawdzenie, gdzie chcemy się pokazać, z jakiej rzeczy są. Prosimy o tak, proszę. Skakał chwilę sam na głos, bo z mojego obrony z tym, żeby prosili dwie fazy kwalifikacji. I z tego też mam prijatoga prosił, żeby nas za to pripremila. Sad smatramo da će to biti jako vrijedan ispit pred danje koraka. Dzień dobry, Radek Przybyszny, Fokus Sport. Dwa pytania do Mateusza, jeżeli mogę. Pierwsze, patrząc na to losowanie i na Dynamo, i na potencjalnych rywali w kolejnej rundzie, ewentualnie, czy uważacie, że faza grupowa Ligi Mistrzów mogłaby być albo jest w Waszym zasięgu? Ja na pewno jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje ambicje i całe marzenie. Na pewno naszym marzeniem jest gra w Lidze Mistrzów i wiemy, że to są trudni rywale. Więc na pewno musimy się na początku przygotować do tego meczu z Dynamem i przejść tego rywala, ale wiemy, że to jest w naszym zasięgu, wiemy, jaką jesteśmy drużyną, wiemy, kim jesteśmy i też wiemy, że możemy to osiągnąć. I drugie pytanie... Nawet tłumaczenie. A, jasne, przepraszam. Mi smakuje swego, smakuje tylko z nim na ambiciozno i mam ambicje i wielkie snowy i smakuje da imamo da smo dobar rival, da znamo, da imamo šansu dalje nastaviti i do Ligi prvaka. Wiadomo, że trener Mieczysz słynie z bardzo dobrej, dogłębnej analizy rywali. Wobec tego, co wiecie o Dynamie, jak oni grają? Na pewno już mieliśmy analizę rywala wczoraj dosyć długo. Nie za dużo. To już ważne, nie będzie pytań, jeśli do niego jako dosyć długo i na pewno wiemy, jakie są mocne strony rywale, więc od tej strony analizy jesteśmy na pewno dobrze przygotowani do tego meczu. Teraz musimy to na pewno wszystko pokazać na blisko, co robiliśmy do tego meczu. Dakle, proveliśmy dosyć długą analizę naszego rywala. Ona jest dosyć długo trajała. Znamo sad već koji su jake strane naših suparnika i vjerujemo da će biti sve dobro s naše strane. Jeszcze pozwolę sobie jedno pytanie, przepraszam, do trenera. Kiedyś Maciej Skorza dostał na konferencji przedmeczowej, nie pamiętam, co mówiłem, takie pytanie, kogo by sobie wziął od przeciwnika. Zastanawiam się, czy jest jakiś piłkarz, którego, no jest tam wielu znakomitych piłkarzy, wielu uczestników Euro 2020, wielu reprezentantów swoich krajów. Czy jest jakiś piłkarz, którego pan by chętnie do swojej drużyny wziął w Dynamie? Dynamo to świetny zespół i myślę, że żaden polski klub nie ma prawa nawet przymierzać się do piłkarzy pierwszej jedenastki. Pod kątem transferu, pod kątem transfery idealne, zawodnicy najczęściej odchodzą są do wielkich klubów, do wielkich lig, także nie zaprzątam sobie głowy tym, kto mógł do nas trafić. Oczywiście jest wielu świetnych piłkarzy, nie chciałbym tutaj wymieniać nazwisk, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. My wiemy, z kim gramy, wiemy, jak chcemy zagrać, mam świadomość, że Dynamo jest świetnym zespołem, z bogatą historią, przede wszystkim w rozgrywkach europejskich. 14 ostatnich sezonów to rozgrywki grupowe, czy to Liga Mistrzów, czy Liga Europy. I my jak gdyby wracamy dopiero po dłuższej przerwie do grupowych rozgrywek. Oczywiście nie chcemy spocząć na tym, co już osiągnęliśmy, a chcemy walczyć o coś więcej. Droga wiedzie przez Zagrzeb, przez świetny zespół, przez świetnych piłkarzy. 7 z nich grało na mistrzostwach Europy w ostatnim czasie i mam świadomość, jak trudny to jest pojedynek, ale mamy też świadomość, że gdyby policzyć tylko wartość naszej piłkarzy i wartość Dynama Zagrzeb, to nie mielibyśmy po co wychodzić na boisko. W ten sposób nie chcemy wyjść, bo w ogóle nie chcemy
rozprawiać, kto ile jest wart, za jakie pieniądze możecie się udać do innego klubu, bo to nie ma znaczenia. Jutro o 20 sędzia rozpocznie mecz, gramy 11, zaczynamy 11-11, mam nadzieję, że skończymy po 11, bo to w ostatnim czasie nam się nie udawało. Myślę, że z tego lekcję wyciągnęliśmy już i takie rzeczy się nie będą działy jutro. Liczymy na dobry mecz, liczymy na to, że my zagramy przede wszystkim na miarę naszego potencjału, bo to, że przeciwnik zagra dobrze, to jesteśmy o tym przekonani, ale my musimy zagrać też, starać się dotrzymać im kroku, nie tylko dobrze się broniąc, ale też szukając swoich szans na tak opozycyjny front, tak poprzestaje w momentach gry, to co w każdym meczu występuje. Tak, na pytanie, jak jest odnosi za planów i oczekiwań w budući razvoju situacije, trener je odgovorio da ponajprije na opterećuje se s pitanjima potencijalnih partnera, transfera i tim pitanjima, sad i potpuno koncentriran na utakmicu koja dolazi. Svjesni smo toga koliko je zahtjevan suparnik, koliko je zahtjevan Dinamo, da je prošao cijeli ovaj put kroz 14 zadnjih sezona. I isto tako smo svjesni težine ovog sastanka. Mi spremamo se na pobjedu, pripremamo se u kombinaciju 11 na 11 i za sad računamo na dobru utakmicu i da nećemo gubiti igrače kao što se to događalo u prethodnim utakmicama, da ćemo na taj način završiti. I isto tako smo svjesni jakih strana i slabih strana suparnika, znamo da moramo udariti prema napadu i to je naš cilj da osvojimo pobjedu. Hello, we are Florian Novati, Croatian. Should I ask in English or? Speak. Yeah. It's okay in English. Yes. So our Croatian player Josip Juranović plays for your team. Have you consulted him in the beginning of preparation of this match? What did he say to you? And what do you expect from tomorrow's game? What result would satisfy you? Rozmawialiśmy z Josipem na temat naszego przeciwnika. Wypowiadał się w samych superlatywach o zawodnikach, z którymi jeszcze nie tak dawno był na Mistrzostwach Europy. Mamy dużo szacunku i respektu do rywala, ale też wierzymy w swoje możliwości. Jaki rezultat byłby dla nas korzystny? Myślę, że każdy, który nie będzie naszej porażki, daje nam nadzieję na rewanż, skuteczny rewanż w Warszawie. Musimy myśleć o tym, żeby strzelać bramki. Nie przyjechaliśmy tutaj grać na 0-0, bo to byłoby utopia dla nas. Musimy myśleć o tym, żeby strzelać bramki. Jesteśmy świadomi, że Dinamo wygrał w każdym meczu strzela bramki i my musimy myśleć o skutecznym wyniku. W wyniku korzystnym dla nas, to musimy też myśleć o strzelaniu bramki. Svakako smo konzultirali s Josipom naše suparnike, on je naglasio da je u principu jako dobar tim s jako kvalitetnim igračima i isto tako smo svjesni toga da upravo te igrači su nedavno sudjelovali u Europskom prvenstvu, dakle osjećamo puni respekt prema rivalu, ali puni smo vjerni. Što se tiče pitanja za rezultat, tu svakako svaki rezultat će biti dobar osim poraza. Naravno, ne očekujemo da će biti rezultat 0-0, to je jedna od svojevrsna utopija. Idemo na golove i isto tako očekujemo da će slična utakmica s dobrim rezultatima biti kao revanš u Varšavi. Po jednym pytanku do trenera i do Mateusza, do trenera najpierw, trenerze. Czy tym meczem Legii z Dynamem pojawiają się analogie do meczów Legii z Celticiem, czy choćby do meczów Polski z Portugalią w reprezentacji młodzieżowej? Czy trener też znajduje przed meczem jakieś takie analogie do meczów z przeszłości? Do Mateusza, Mati, odkąd trenerem jest Czesław Michniewicz, twoja rola w zespole bardzo wzrosła. Czy tu się przyzwyczaiłeś do tego, że jesteś kluczową postacią defensywy zespołu i na ile to przyjemne uczucie? Powiem tak, że w sporcie nie ma znaczenia, kto jest faworytem. My chcieliśmy unikać takich dyskusji przy meczu z Fulham, gdzie w powszechnej opinii my byśmy uważali za faworyta. Tak było też w meczu z Portugalią, w którym Mateusz też miał akurat okazję wystąpić w tamtym meczu. Pamiętam, nie byśmy faworytem, wygraliśmy. Dzisiaj na pewno faworyta łatwo wskazać, ale tak jak mówię, my męczyliśmy się z Fulham. I mam nadzieję, że troszeczkę ta historia się teraz odwróci, że Dinamo, pomimo tego, że jest zdecydowanym faworytem w oczach wszystkich,
znawców piłki, nie tylko chorwackiej, ale też europejskiej. Postawimy jakby wysokie wymagania i jeśli uda się wszystko spełnić to, o czym marzymy, jeśli uda się wyrazować naszą taktykę, to nasze szanse rosną. Jeśli w którymś momencie czegoś nie zrobimy dobrze, to na pewno taki przeciwnik jak Dynamo to wykorzysta. Często widzę jest tak, że małe błędy przeciwnik nie wykorzystuje, nie zamienia na bramki. Na poziomie europejskim najmniejszy błąd, niewymuszony błąd najczęściej kończy się trudną sytuacją albo bramką i mamy tego świadomość, a co do analogii, historię trzeba znać, historię nie wolno żyć, nic dwa razy się nie zdarza i my piszemy swoją historię, jutro o 20:00 dostaniemy długopis do ręki i przez 90 minut plus doliczony czas gry będziemy tworzyć nową historię, historię dla klubu, historię dla nas, dla kibiców, dla naszych bliskich i dla wszystkich, którzy kibicują polskie kibice. Dakle, na pitanje koje se odnosilo da li vidite neku analogiju odnosno sastanaka Lege sa Portugalom ili sa Celticom, ponajprije trener je rekao da nema nikakvih favorita, tu se o tome ne raspada. I isto tako da je jako teško razgovarati o favoritima, rekao jako ih odrediti, kao što je bilo u slučaju od utakmice s Portugalom i to se dogodilo, stvarno smo pobjedili. I iako sad većina znalaca u Europi i u Hrvatskoj smatra da Dinamo je favorit, da je on na vodećoj poziciji, da će on vjerojatno može preuzeti upravo pobjedu, mi vjerujemo, imamo svoje snove, imamo svoju taktiku i isto tako smo svjesni toga da analizirali smo male greške, pa će na kraju te male greške pretvoriti se u uspjeh. Što se tiče analogija, neću se vraćati u povijest. Mi sad živimo u sadašnjosti, stvaramo novu budućnost, nove uspjehe i novu sreću za naše igrače, za naše obitelji i naše prijatelje. I isto tako ćemo 90 minuta ću s kemijskom stati analizirati svaki korak, naravno 90 minuta plus dodatne još minute igre. Ja chciałbym powiedzieć, że odkąd trener Michniewicz przyszedł do klubu, no to ja miałem konkluzję i od początku nie było mi dane grać, dlatego na początku musiałem być zdrowy i później udowodnić na treningach, że zasługuję po prostu na miejsce w pierwszej 11. Gdy dostałem szansę, to dostałem zaufania trenera, które w każdym meczu i na każdym treningu staram się udowadniać, że trener dokonuje właściwego wyboru, stawiając mnie w podstawowej 11. Na pewno jest to przyjemne uczucie, ponieważ odkąd jestem w Legii, to nie miałem chyba takiego momentu zaufania od któregokolwiek z trenerów, więc na pewno się cieszę. Cieszę się, że na to zapracowałem i mam nadzieję, że cały czas tak to będzie wyglądać. Na pitanje kako se igrač osjeća u ovoj situaciji u glavnoj 11-ici i toj vodećoj poziciji, odgovorio da nakon dolaska trenera u Legiju imao sam kontuziju, dakle dugo nisam igrao, prvo sam morao postići zdravlje i onda zaslužiti na neki način da dođem u glavnu 11-icu i onda sam uspio steći povjerenje tekom treninga i onda sam bio zapušten u utakmici, dakle drži me neki dobar osjećaj i jako sam sretan ponajprije zbog toga što imam toliko povjerenja od strane trenera i suigrača. Proszę. Ja pytanie jeszcze jedno, trochę dłuższe i krótkie do trenera. To pierwszy już wiadomo, po dwóch rundach teraz wiemy z kim Legia gra w trzeciej i w czwartej rundzie, niezależnie od eliminacji. Chciałem zapytać z Pana perspektywy, z jakiego miejsca Legia przystępuje do rywalizacji z Dinamem, a potem z Feną lub Szewiczem i ewentualnie Ferencváros, Sparta Praga. To są te kluby, takie bardzo silne, europejskie, jednak mimo wszystko średniaki, które grają w fazie grupowej europejskich rozgrywek. Legia chciałaby być mniej więcej na tym poziomie, takie są ambicje na pewno właściciela, prezesa. I my z nimi będziemy mieli szansę teraz zmierzyć się w bezpośredniej rywalizacji. Jak to wszystko wygląda z Pana punktu widzenia, z jakiego miejsca startujemy? I drugie krótkie pytanie, czy ma Pan dużo wątpliwości wobec składu w porównaniu, bo na pewno będzie się różnił w porównaniu z tym, co było w Radomiu, no ale w porównaniu z tym, co było w Tallinie, no bo tam i w pucharach przeciwko Florze i wcześniej Bodo grała podstawowa 11 z tym, że bez Bartka Kapustki. Dziękuję.
Może zacznijmy od drugiego pytania odnośnie składu. Mamy dwie wątpliwości odnośnie obsadzenia dwóch pozycji na jutrzejsze spotkanie. Zastanawiamy się, kto od początku, ewentualnie kto na zmianę. Jeszcze dzisiaj wieczorem spotkamy się ze sztabem, przeanalizujemy ostatnie godziny tego, co się dzieje, będzie działo na rozruchu. Jeszcze popatrzymy na Dynamo, na ten ostatni mecz w szczegółach. Przemek Nowiecki był na tym ostatnim meczu, przygotował materiał, także decyzję podejmiemy jutro na odprawie odnośnie składu. Jeśli chodzi o wybieganie w przyszłość, nie lubię patrzeć aż tak daleko do przodu, wiem, nasza kolega piłka, że leczy się tu i teraz. Wiem, że mecz z Dynamem, bardzo trudny mecz, myślę, że dla nas i dla Dynama to jest olbrzymia szansa dla obu klubów. Dla Dynama na potwierdzenie swojej dominacji w Europie i kolejny sezon w fazie grupowej, a dla nas na powrót do, na wyższy poziom niż tylko Liga Konfederacji, która powstała. I o tym marzymy. A co będzie dalej? Szczerze mówiąc, ja jako trener o tym nie myślę, po prostu nie mam czasu na to. Ja jestem skupiony w 100% tylko na drużynie Zagrzebia, na analizowaniu ich zachowań, na analizowaniu naszej gry, na przygotowaniu jak najlepszych naszych zawodników. I gdybym miał coś powiedzieć, to mógłbym jedynie powiedzieć coś na temat Ferencvarosu, bo z nimi graliśmy akurat w Austrii, ale oni grali bez kilku podstawowych zawodników, którzy byli na mistrzostwach Europy. My też graliśmy bez kilku podstawowych zawodników. Jak wiemy, przegraliśmy to spotkanie 2-0, ale równie dobrze mogliśmy to spotkanie wygrać, bo taki był to otwarty mecz w jedną i drugą stronę. Pozostałych zespołów nie znam, bo znam tylko nazwy, także nie chciałbym tutaj za daleko wybierać w przyszłość. Dobra, było odgovor na dwa pytania. Prvo trener odgovara na drugo pitanje koje se odnosi na sumnje, eventualne sumnje oko sastava. I tu trener naglašava da ponajprije još uvijek imamo sumnje koje se odnose na dvije pozicije. To ćemo nakon dubinske analize odlučiti. Nakon što se sastanem sa štabom i analiziram isto tako situaciju nakon pripremnih vježbi, isto tako nakon što analiziram utakmice Dinama, dakle odluka je još uvijek ispred nas, to se odnosi najprije na to hoćemo li određene dvije pozicije, koga ćemo prvog staviti, koga ćemo staviti kasnije. Dok na prvo pitanje koje se odnosilo na ambicije, na perspektive da nastavka treće i četvrte ture utakmica, trener je naveo da ponajprije ne želi ništa planirati i analizirati unaprijed. Svjesni smo toga da utakmica s Dinamom će biti jako teška igra, ali isto tako ogromna šansa za Dinamo kao i za Legiju. Dakle, s jedne strane za Dinamo kako bi potvrdio svoju visoku jaku poziciju u trenutnom nogometu, a isto tako za nas ogromna šansa na naš povratak na najviše pozicije. Naravno, sanjam, kako je rekao, i mora priznati da nema sad vremena na takve analize te vrste. Tu naravno može se uspoređivati s prethodnim utakmicama, ali za sad je to tako. Čekamo na razvoj situacije dalje. Są jeszcze pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. O godzinie 18 rozpocznie się ten